It's late December and I'm counting the sleeps. Wanna wrap you up good, don't care for presents or treats. I'll throw a party but it's only for two. We can jingle bell rock, I got the measure of you. Honey, you know your love is too good to miss. Well, this year I have only one wish. So hear me say, get on your sleigh. Witajcie w trzecim dniu Vlogmas. W trzecim Vlogmasie już. Mam nadzieję, że moje Vlogmasy wam się podobają, bo się bardzo staram, żeby wam się podobały i w ogóle, więc jeśli wam się podobają, możecie zostawić łapeczkę góra. Tak, mamy 3 grudnia, jakoś zaraz 10. Ja jestem już po 2 lekcjach zdalnych. Teraz będę miała 2 godziny przerwy. I WF to tam 5 minut, więc tak naprawdę 3 godziny, więc w tym czasie sobie zmontuję vlogmasa numer 2. Przepraszam was bardzo, że vlogmas numer 1 pojawił się o godzinie 21, ale miałam czasu inaczej go zmontować i po prostu tak wyszło. Ale mam nadzieję, że reszta vlogmasów już będzie się pojawiać normalnie o godzinach 16, 17, 18, to też jeszcze kiedy będę miała czas, ale raczej w tygodniu, bo teraz są zdalne, to będę mogła wstawić wam wcześniej. Już mamy dzisiaj piątek, więc weekend będą wcześniej. Ale no wiecie, no ja w poniedziałki i wtorki kończę lekcję o godzinie 15:20. Dopóki przyjdę do domu, jest godzina 16:00. Zjem coś, odrobię lekcję, to już jest zaraz 20:00. Nie wiem, czy wtedy będę nagrywać vlogmasa, bo nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Bo no wiecie, nic się nie dzieje, a też mam trochę nauki. Też się okazało teraz, że nie będę miała egzaminów próbnych w następnym tygodniu, jak wam mówiłam. Tylko, no tak naprawdę prawie za 2 tygodnie, no bo ten tydzień jest, następny nie będę miała, dopiero w następny, ponieważ jedna klasa 8 w mojej szkole ma kwarantannę do tam do piątku, do za tydzień, więc ja nie wiem, kiedy to napiszę. Nauczyciele chcą z tego wystawiać oceny, a to ta ocena może mi zniszczyć średnią. Już coś mi spamią. Że nie chcę, żeby mi zniszczyła ta ocena średnią, więc chcę coś sobie powtórzyć. Z angielskiego to tam, wiecie, trochę czasów, powtórzę sobie jakieś zwroty czy coś. Z matmy, no to koniecznie wszystko. No bo ja z matmy jestem nie za dobra, więc z matmy to będę musiała no, powtórzyć sobie wszystko tak naprawdę. Z polskiego to tam niedużo, w sumie po napisaniu opowiadania na 4. Już się mniej stresuję, ponieważ pani nam dawała opowiadanie i pisaliśmy. Jednak ono mi zajęło 2 godziny, napisanie tego opowiadania, ale miałam tam 16 punktów na 20, więc jeśli bym miała tyle na egzaminy, to bym była bardzo szczęśliwa, bo to jest mega dużo punktów, ale no nie wiem, czy zdążę w tyle czasu, bo 2 godziny to my mamy na cały arkusz, a nie tylko napisanie, więc musiała się sprężać z tymi zadaniami. No, a no kurde, czego mi spamią, tak? No, więc tak to się prezentuje. I też możemy teraz sobie otworzyć kalendarze adwentowe, ponieważ chcę zrobić sobie herbatkę, więc sobie weźmiemy z kalendarza. No i też jestem mega ciekawa, co dzisiaj będzie w naszych kalendarzach. Jak widzieliście w wczorajszym vlogu, powiesiłam sobie ten kalendarz i dzisiaj mamy herbatkę czarną, cytrusową z imbirem. O mój Boże, pewnie będzie mega dobra, chociaż ja nie przypadam za bardzo za imbirem, ale myślę, że ale to pachnie, myślę, że będzie mega spoko. Niestety kamera mi się rozładowała, więc muszę nagrać to telefonem, bo chcę już otworzyć te kalendarze, więc nie chcę czekać tam, nie wiem, tam godzinę, pół, 2 godziny. Dzisiaj znowu będę otwierać z ręki, bo już nie mam gdzie postawić statywu i trójeczkę
Mamy. O, tutaj mamy. Obstawiam, że dzisiaj będą żelki. Wow, niesamowite. Czy mamy te, co? Nie, inne. O. Są tutaj jakieś, nie wiem, smoczki? Nie wiem w sumie. Jezu, muszę strasznie wysoko to trzymać, bo inaczej nie łapie mój telefon wszystkiego. O, trójkę mamy tutaj. I tu pisze, I'm not perfect but my nails are. Myślę, że coś jest do paznokci, bo wczoraj to się sprawdziło, że hair. Pierwszego było skin first, makeup, second smile always i skin. No to był serum, odżywka, więc myślę, że dzisiaj będzie coś do paznokci. Tylko, kurczę, nie może tutaj... O no, już otworzyłam coś. Nie no, że nada. No serio, no nie mogę tego wyjąć. Strasznie jest ten kalendarz zrobiony. Niby spoko, okienka ten, ale tu powinna być taka dziurka, żebym mogła sobie tu wsiąść. A tu nie ma, to jest jakby... Karton. O, udało się. No, mówiłam, jakiś lakier. Jest to hybrid top. Tak. Tak to się prezentuje. Musiała coś się tym poczytać, bo mi się wydaje, że to nie jest taki hybrydowy, bo coś tam słyszałam, że właśnie... No bo ja trochę czytałam, co będzie w tym kalendarzu, ponieważ ja nie mam miliony złotych na koncie i po prostu nie chciałam kupić jakiegoś gównianego typu kalendarza. Więc coś tam czytałam i chyba to jest właśnie taki, że nakłada się na zwykły lakier albo na jakiś ten lakier, co ich jest. Właśnie nie jestem pewna, ale chyba tak, ale nie wiem w sumie. No właśnie, bo otworzyłam i no pachnie jak taki zwykły lakier, wiecie, tak śmierdzi. A więc ja nie wiem, a tu pisze hybrid top. Up to 7 days, step 2. Nie, tu nic nie pisze. A z tyłu tu rozpisanych tych produktów nigdzie nie ma. I wiecie, napisanych, więc będę musiała wejść gdzieś na stronę, zobaczyć, o co tu chodzi. Hejka, ja już zjadłam śniadanie, teraz sobie siedzę i robię paznokcie sobie, bo mi się nudzi i sądziłam, że sobie zrobię. I oglądam teraz piąty sezon Domu z Papieru, bo wyszły kolejne odcinki dzisiaj. No i chyba to jest ostatni już sezon tego serialu, więc jestem bardzo ciekawa, co tu się wydarzy. Obejrzałam już jakieś 20 minut, coś takiego. No... Jestem mega ciekawa, co tu się wydarzy. I ogólnie ja teraz te vlogmasy będę nagrywać w domu jeszcze dzisiaj i jutro. W niedzielę też nie planuję nigdzie wychodzić, bo będę pewnie nadrabiać jakieś rzeczy do szkoły. Więc dopiero w następnym tygodniu będą się jakieś fajniejsze może vlogmasy będą się pojawiać, gdzie będę gdzieś wychodzić czy cokolwiek, no bo teraz siedzę w domu, mam tą kwarantannę do jutra, więc wyjść nawet na spacer chyba za bardzo nie mogę. Więc tak, więc na razie będą vlogi z domu, a może jak już nie będę miała to coś tam, gdzieś wyjdę też w... 17 grudnia ma być premiera Spidermana nowego, więc oczywiście pojadę na nią, bo mega się jaram. Mam bilety już kupione, tak naprawdę, znaczy może nie na to, ale po prostu moja mama kupiła bilety, tam kilka, tam nie wiem, 8 biletów, bo były na promocji gdzieś, nie za 20 zł, tam za 20 ileś, tylko za 16 chyba. I po prostu mam ten bilet i mogę iść na jaki film chcę. Więc mega fajnie, więc 20 zł w kieszeni już mam, więc tak, będę chciała pojechać. Co, będę się zabierać zaraz za montowanie vloga, vlogmasa z wczoraj, i tak na razie będę spędzać ten czas. Właśnie zobaczyłam, że pada śnieg, mega fajnie, takie duże, mega, o Jezu. Nie wiem, jak to nazwać. Śnieżynki? Płatki śniegu? No tak. Oczywiście Harry stoi w sweterku.
I tak, ja niedawno skończyłam lekcję. Mój brat ma jeszcze lekcję, bo on też jest na kwarantannie, też ma zdane lekcje. I tak, zaczynamy weekend! W ogóle, no właśnie, weekend! Tak! Niesamowite. Strasznie szybko mi ten tydzień minął, więc fajnie, bo tak, więc dobrze, że szybko minął i takie tam. Napisałam do mamy, że mi kupiła dzisiaj już te lampki i świeczkę jakoś. Ja bardzo potrzebuję jakieś świeczki, bo nie paliłam dawno, bo jak kupiłam jedną, nie wiem, czy wam pokazywałam w jakimś vlogu, ale kupiłam jedną i wypaliłam całą, bo nie była jakaś mega duża, ale wypaliłam całą. Więc potrzebuję jakiejś takiej świątecznej i tak, czekam na lampki, ale to mamy dopiero 13:52, więc moja mama dopiero przyjedzie około 16:00, tak mi się wydaje, więc no jeszcze tam mam kupę czasu, więc też będę dzisiaj robić obiad, tak jak wczoraj robiłam makaron z kurczakiem i z suszonymi pomidorami, tam jeszcze dodałam trochę pomidorów koktajlowych, bo mi zostały. Dzisiaj będę robić też makaron, ale z łososiem i ze szpinakiem, o tak, więc wam pokażę. Ten wczorajszy makaron, jeśli byście chcieli jakiś przepis, no to mogę wam teraz powiedzieć, bo to nie jest jakaś wielka filozofia. Bo tak, pierwsze co, pokroiłam kurczaka, wrzuciłam go na patelnię na rozgrzany taki olej, wiecie, na oleju to smażyłam, później tam dodałam przyprawy. Wy zróbcie to przed, bo niestety ja się tak, nie wiem, coś miałam nie tak i po prostu nie wymieszam tego kurczaka w tych przyprawach wcześniej, tylko dałam na patelnię, to był trochę błąd. Ale to nic. I tam go przyparwiłam solą, pieprzem, oregano dałam trochę papryki ostrej, trochę przyprawy do kurczaka, trochę przyprawy do gyrosa. Dużo różnych pomieszałam, ale wydajcie po prostu swoje ulubione. A ja bym tam dała trochę więcej papryki słodkiej, ale nie miałam niestety, więc tego dam trochę ostrej. No, ugotowałam makaron, później jak ten kurczak się usmażył, to do niego dolałam śmietankę 30, całą, taką, całe takie wiaderko, nie wiem, pakowanie, całą. Wymieszałam, poczekałam, się podgrzeje, dodałam pomidory suszone i dałam trochę jeszcze tego oleju, co... Te pomidory są w takim oleju, więc ja dodałam trochę, żeby dały taki smak. No i dodałam trochę tych pomidorków. I później jak makaron się ugotował, to wrzuciłam do tego sosu, wymieszałam i tyle. I gotowe było, mega dobre, więc bardzo wam polecam na taki szybki obiad. Tak, więc dzisiaj będę właśnie robić ze szpinakiem i z łososiem, więc tak, na razie jeszcze nie będę robić, bo no, mówiłam wam, że o 16:00 wraca moja mama tak około, bo jeszcze musi moją siostrę wziąć z przedszkola, a mamy zaraz 14:00, więc no, by były zimne, więc ogólnie, jak wam mówiłam, zrobiłam sobie paznokcie takie czerwone i przetestowałam sobie ten lakier i on jest właśnie do takich zwykłych lakierów i do tych, co oni mają właśnie z deli, mają i po prostu się używa tego, się maluje jak zwykłym lakierem, bez żadnych jakichś lamp i w ogóle, tylko tak się maluje i się czeka, aż wyschnie, mega szybko to wysycha i tak, no i zobaczymy, ile będą się trzymać, jak dotykam to się czują tak jak hybryda, więc zobaczymy, ile będą się trzymać. Więc tak, no, ja czekam, aż moja mama przyjdzie i chyba dzisiaj ubierzam właśnie choinkę, więc mega się jaram. Idę teraz do kuchni, bo będę robić ten obiad, co wam mówiłam, ten makaron. Jestem mega ciekawa, jak mi wyjdzie, jakby... Ja jak robi... O, nie widać mnie, nie widać mnie. No kurczaki, no. Mój brat miał wyjąć rzeczy ze zmywarki i tego nie zrobię. On ma to zrobić i tyle. I co miałam powiedzieć? A, że jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo jakby ja nigdy nie korzystam. Jak robię makaron, to za bardzo nie korzystam z przepisów, ja tylko się trochę inspiruję i tyle. A teraz stwierdziłam, że dobra, robimy.
Tyle. What we're gonna do? I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe's, baby, with you. Ja właśnie zjadłam obiad i moja mama przyszła i mi kupiła, tak, kupiła mi lampki, o których wam mówiłam, więc zaraz będziemy ubierać choinkę. I kupiła mi też świeczkę, niestety nie taką jaką chciałam, bo to jest jakaś taka wild berries, coś tam, nie jest zbyt świąteczna, znaczy trochę jest, ale... Ja jakbym wolała jakąś, wiecie, cynamonową, jabłkową, jakąś tam, niż taką. Ale oczywiście nie pogardzę taką i tak, też sobie ją zapalę. Pamiętajcie, jeśli palicie świeczki, no to jak macie taki długi knot, to trzeba trochę przyciąć. Wtedy będzie się lepiej palić. Tak, dowiedziałam się tego z TikToka, bo tak, bo bardzo dużo siedzę na TikToku, więc wiem takie rzeczy. Chyba tyle może starczy. Nie chcę też przesadzić i za dużo tego nie nie przeciąć. Weźmiemy zaraz zapalniczkę. Zapaliłam sieczkę. Tak ładnie pachnie, więc będę sobie się tutaj palić. Ale ja teraz szybko się zabieram jeszcze za montaż, żeby wam nie stawić znowu vlogmasa jakoś późno. Bo robiłam obiad i jadłam i w ogóle tam jeszcze z mamą gadałam i takie tam. Więc zabieram się teraz za montaż i będziemy ubierać choinkę. Jak rok temu razem z moją siostrą Ilona, nie wiem czy ją widać, ale... Uważaj, bo one są szklane, jak pobierzesz to będzie źle. Będziemy ubierać choinkę, jak wam wcześniej pokazałam, mam lampki. Mam też nowe bombki, mama mi kupiła wczoraj. Już mam miejsce przygotowane. Tutaj będzie stało, bo moja choinka jest dosyć niska i chcę, żeby była wyżej, więc mam tu takie pudełko. Więc tak, rozłożę choinkę i będziemy ubierać. A, mam to nagrane. Ha, 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 ha. Jula jest obrażona. Ale już sobie tutaj rozłożyłam choinkę i będziemy teraz przyczepiać lampki. Na początku lampki, później bombki, bo myślę, że tak będzie najwygodniej. Tak. Jakby ktoś się pytał, mam lampki z Pepco. Kosztowały 15 zł, więc mega mało. I tak. One mają chyba taki ciepły, bo... No tak. Takie zwykłe lampki. Zaraz musimy jeszcze sprawdzić, czy one w ogóle działają, bo jak nie, to będzie przypał. Chciałam podłączyć lampki, ale co? Ale niestety wyłączyłam komputer. Totalnie jakby mój mózg nie skonał tego, że komputer jest podłączony i go wyłączyłam, więc nie wiem, czy coś się nie stanie. O mój Boże. O nie, żeby teraz się tylko one tutaj nie poplątały, bo to będzie jakaś tragedia jedna. No co ci chodzi? Julia! Okej. Hejka. Ej, bo zasłaniasz, Julia. Julia. Jingle bells ringing in my
snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Jak widzicie, ubrałam choinkę, wygląda przepięknie, naprawdę. 100 razy bardziej mi się podoba niż w tamtym roku. Myślę, że po prostu te czerwone bombki zrobiły robotę i są o wiele, wiele lepsze. Też mam poszewki już na poduszki, na fotelu też mam poszewki i mam jeszcze kocyk. Tutaj mam lampki. Tak sobie porozkładałam i największy hit, ja wam mówiłam. Jeszcze tego lecharego czapkę trzeba dodać. Chwila, tylko zapalę światło. Uwaga! Boom! Czy nie jest przepiękny? Halo? No po prostu on się teraz... No, wygląda... Przecież... To jest święty Mikołaj mój. Prawda. Jest świetny. Myślę, że dzisiaj... Wczoraj już nic nie oglądałam. Wczoraj oglądałam tylko Vlogmasy. Żadnego filmu nie oglądałam, więc wam nie pokazywałam. A dzisiaj chcę obejrzeć chyba Kevina samego w domu. Myślę, że obejrzę sobie i... bo ostatnio oglądałam rok temu. No, w ogóle w tym roku nie oglądałam, więc chcę sobie obejrzeć, bo jakby Kevin... To jest najlepszy świąteczny film na świecie. Naprawdę uwielbiam. Więc taki jest plan na wieczór. A już będę kończyć tego vlogmasa. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia jutro. Buziaczki i pa, pa.